Dzień dobry, ja nazywam się Anrika Koperska-Kolbusz, jestem dziennikarką Telewizja TV. Znajdujemy się dzisiaj w Multikinie, w Złotych Tarasach, na premierze filmu Biała Odwaga, a u mojego boku jest reżyser tego filmu, pan Marcin Koszałka. Na sam początek chciałam zadać takie pytanie. Film porusza dość mocny temat, no i czy właśnie nie bał się pan z takim tematem zmierzyć właśnie w swoim najnowszym filmie? Nie bałem się, po prostu no, ja zawsze poruszałem kontrowersyjne tematy i to jest kolejny. I wiem, że się narażam też na jakieś krytyczne oceny czy też hejt, ale no taki jestem i takie filmy zawsze robiłem. Z tego, co widziałam, to mieszkańcy Podhala, górale protestowali, bali się, żeby ten film właśnie był emitowany w kinie. Ale jak udało się właśnie jednak go wyemitować, żeby był grany w kinach w całej Polsce od dziś? No, zrobiliśmy jeszcze za ekipy PiS-u, to też jest jakaś tajemnica, że udało się ten film zrobić, ale powstał. No i teraz jest premiera, no premiera dopiero jest teraz, kiedy jest już są nowe czasy, nowa władza. Także no taki bieg jest w historii tego filmu. W filmie będzie również wiele wątków historycznych Polski, ale nie tylko, bo z tego co słyszałam, to będzie to film wielowątkowy, tak? No tak, tam jest kilka wątków i myślę, że trzeba sobie czytać to na wielu poziomach. Jeśli chodzi o tą historię Polski, to czy będzie dużo tego w filmie, czy to będzie bardziej w tle pokazane, czy jako taki wątek główny filmu? Nie no, historia Polski jest jednak trochę w tle. No, głównym wątkiem są osobiste historie bohaterów. Tych braci, tak? Którzy zakochali się w jednej kobiecie. Tak. Czy coś więcej może pan zdradzić jeszcze o fabule tego filmu dla widza, który zastanawia się, czy nie wybrać się do kina na ten film właśnie? No myślę, że warto się na ten film wybrać właśnie dlatego, że jest pewna nieznana historia poruszana i wielu ludzi jakby o tej historii nie wie. No tak, bo z tego, co nawet ja pamiętam, to na lekcjach historii w szkole nie mówi się o takich historiach, prawda? Nie mówi się. No właśnie, na koniec jeszcze zapytam, bo dużo osób też idzie do kina, żeby nacieszyć oczy pięknymi obrazami. Czy będą pokazane właśnie ładne obrazy polskich teatr? No tak, no na tym żeśmy się skupili, żeby ten film był dobrze sfotografowany i na to też zapraszam, żeby sobie to zobaczyć. Rozumiem. Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. I zapraszamy naszych widzów do kin. Dziękuję.